Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zrecenzjujemy sobie flagowca zeszłorocznego od LG, czyli model G2. Zapraszam. Seaheart TV przedstawia film recenzja LG G2. Myślę, że najważniejszą rzeczą w telefonie jest wyświetlacz. Jest to wyświetlacz Full HD 1080x1920 pikseli z matrycą True IPS Full HD. Są to bardzo żywe kolory. No czerń może nie jest tak jak w Super AMOLEDzie. Biel jest perfekcyjna. Czerń, no, jest bardzo dobra. Wykonanie telefonu jest takie dość niestandardowe. Mamy na tyle bardzo połyskujące szkło i te guziki, przycisk zasilania, przyciski głośności na tylnej części obudowy. Nie mamy żadnych guzików z boku, jedynie mamy porty. Telefon jest bardzo cienki. LG się chwaliło tym, że jest to chyba jeden z najcieńszych telefonów. Może nie teraz, kiedy jest już koniec 2014 roku. Jednakże no, LG odwaliło kawał dobrej roboty właśnie wprowadzając G2 jako z tym designem, który ona posiada. Ma ona jeszcze taki pasek po środku swojej obudowy. Ma takie owalne, okrąglutkie kształty i bardzo fajnie mieści się w ręce. Niektórzy mówią, że 5,2 cala to już jest za dużo, ale nie no. To jest właśnie tak akurat na telefon. Nie jest to ani za mało, ani za dużo. Tutaj na dole mamy port micro USB oraz mini jack. Wspierane przez głośnik i mikrofon, to nie są dwa głośniki, bo to jest mylące. Tutaj na przedniej części obudowy mamy jeden z mikrofonów oraz port podczerwieni. Na lewej stronie wejście karty SIM i tył, na którym mamy diodę LED, aparat i te dwa guziczki głośności i jeden zasilania, który świeci na stokowych romach. Nie chcę tu się skupiać na omawianiu systemu, gdyż to robię w innych odcinkach, to się bardziej skupimy na hardwareze tego właśnie telefonu. I jak widzicie, w chwili obecnej mam Androida 4.4.4 i jest on wspierany Snapdragonem 800 z układem graficznym Adreno 330, który radzi sobie naprawdę wyśmienicie w grach, jak i w codziennym użytkowaniu. Proszę, zobaczcie, jak ten Asphalt 8 chodzi, są maksymalne ustawienia. Przy czym jeszcze nagrywałem ekran właśnie aplikacją wewnętrzną, co nie jest jakimś lada, jakąś błahostką dla procesora, gdyż no właśnie pociągnięcie takiej gry i jeszcze nagranie tego wszystkiego to jest taki, no, trochę wymagające zajęcie. Widzimy, że na przykład PlayStation 4 dzięki temu, że nagrywa cały czas to, co się dzieje na ekranie, dorównuje swoją wydajnością Xboxowi One, mimo że jest od niego, no, graficznie dużo lepsza PS4, ale teraz właśnie widzicie tą moc Snapdragona 800, która jest na razie... Ja jeszcze nie spotkałem się z grą, która mogłaby w pełni wykorzystać możliwości tego procesora. Wydawałoby się, że Asphalt 8 to robi, ale ja włączyłem nagrywanie ekranu i nadal nie ma żadnych lagów, żadnych przycinek. Oczywiście przycinki w niektórych miejscach są, ale to nie jest spowodowane samym procesorem, tylko właśnie niedorobieniami od Ubisoftu. Gameloftu, przepraszam. Oczywiście telefon, tak jak mówiłem, chodzi bardzo płynnie. I teraz widzicie, znowu nagrywam ekran i znowu ten telefon nie ma najmniejszych lagów. W tym momencie akurat jest to Android Lollipop 5.0.1 i taka śmieszna gra, która jest właśnie, kiedy klikniemy na tą wersję Androida i na tego lizaczka. W KitKecie to były takie kafelki, tutaj mamy takie coś podobnego do Flappy Birda. Quick Remote to myślę, że to jest jedna z tych ciekawszych funkcji tego telefonu, czyli pilot do telewizora. Jak widzicie, ja tam miałem Sony Bravia, bo mi się zgubił pilot od Bravii w domu i używam telefonu. To jest perfekcyjne rozwiązanie, gdyż nie tracę na żadnej funkcji. No a to bardzo dobrze działa. Oczywiście nie ma tu na przykład pilota do NC+, ale to nie jest żaden problem, gdyż możemy sobie stworzyć pilot uniwersalny do NC+,
sami ułożyć na nim guziki, a potem go zarejestrować właśnie, przykładając pilot do NC Plus do portu podczerwieni w telefonie i po kolei konfigurując poszczególne guziczki. Jest to bardzo proste, bardzo funkcjonalne zresztą, bo możemy sobie na przykład zrobić pilot od telewizora NC Plus i DVD na jednym pilocie tutaj w telefonie. Ja z tego bardzo często korzystam i w chwili obecnej chyba nie wyobrażam sobie, aby mój telefon mógłby nie mieć tej funkcji. Ale taką rzeczą, która nigdy nie jest, która zawsze jest pomijana w recenzjach, jest właśnie możliwości modyfikacji tego telefonu, gdyż widzicie, ja ciągle zmieniam romy, a po tym wszystkim jeszcze wysłałem telefon na gwarancję, bo miałem problemy z wyświetlaczem i bezproblemowo przyjęli mi gwarancję. Tutaj nie ma czegoś takiego jak odblokowany bootloader, wszystko robimy na zablokowanym bootloaderze i możemy robić naprawdę wszystko, to nas nie ogranicza. Jeżeli będziemy chcieli wysłać telefon na gwarancję, wystarczy ugrać oficjalne oprogramowanie i tak naprawdę wszystkie ślady znikają. Zdjęcia, jakie robi ten telefon, są po prostu perfekcyjne, przynajmniej większość. Tak samo jak zdjęcia tej kawy, której absolutnie nikomu nie polecam wsypywać do ekspresu. Teraz macie przykład filmu. Jeżeli macie dobre słuchawki, pewnie słyszycie, że dźwięk na tym filmie dobiega z różnych stron. Jest to spowodowane właśnie tym rozmieszczeniem poszczególnych mikrofonów telefonu na różnych krawędziach, bo przecież ten telefon ma, zdaje się, 5 mikrofonów aż, które są wykorzystywane w nagrywaniu filmów. No, to jest tak naprawdę wszystko, co chciałem powiedzieć o tym telefonie, gdyż o funkcjach takich systemowych ja mówię w innych odcinkach. Tutaj chciałem się właśnie skupić na takich rzeczach jak właśnie ten bootloader, czy wygląd tego telefonu, a tak to oczywiście zapraszam do obejrzenia moich pozostałych odcinków. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego telefonu, ja naprawdę gorąco polecam, gdyż w chwili obecnej ostatnio też mi chodziło po głowie, więc sobie myślałem, może pójdę do sklepu, wymienię sobie ten telefon na HTC One M8, ale tak w chwili pomyślałem i mówię, przecież M8 to jest to samo, tylko z gorszym aparatem. I w chwili obecnej na pewno, dzisiaj jest 29 grudzień 2014, ale teraz nie ma żadnego telefonu, który mógłby jakby odskoczyć wydajnością od G2. Na targach CES ma zostać zaprezentowany LG G4 ze Snapdragonem 810. O ile to jest prawda, to może wtedy dopiero zdecyduję się na przejażdżkę innym telefonem. W tym momencie dziękuję za obejrzenie tego odcinku oraz zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam.